Witam, nazywam się Piotr Cybulski, a to kolejny odcinek moich tutoriali C++. Dzisiaj na prośbę jednego z użytkowników postanowiłem omówić konwersję typów. Do czego służą takie konwersje, jak się je wykorzystuje i postaram się je wytłumaczyć przede wszystkim w całości. Najpierw zajmiemy się konwersjami typów niejawne. Są to implicit conversions. Do czego one mają służyć? Przede wszystkim mają ułatwić programowanie, a najlepiej będzie to zobrazowane na przykładzie. Starałem się znaleźć jakiś oryginalny przykład na temat konwersji niejawnych. Wszędzie jest wykorzystywany taki jeden modelowy przykład dotyczący ułamków i takim także się zajmiemy tutaj. Nie będę kombinował jakoś strasznie, żeby nie utrudniać. To jest najłatwiejsze do zobrazowania. Więc na początek nie będę nawet tłumaczył, do czego one służą, to wyjdzie w praniu. Na początku stworzymy sobie klasę ułamków. Stworzymy klasę, która się będzie nazywała fraction, czyli ułamek. I co ona będzie w sobie przechowywała, z czego się będzie składała. Stworzymy sobie przede wszystkim sekcję private. Już na temat klasy tworzyłem jedną lekcję, więc jeśli ktoś nie rozumie jeszcze klas, nie potrafi się nimi posługiwać, to zapraszam do moich innych filmików. Dobrze, ale wracając do naszego ułamku. Przede wszystkim co ułamek musi mieć? Licznik i mianownik. Więc tworzymy sobie dwie zmienne w tej klasie. Dwie właściwości. Będzie się nazywało licznik, to jest po angielsku numerator. A mianownik denominator. Ok. Nie wiem, czy tworzyłem już lekcję na temat konstruktorów, ale właśnie musimy teraz stworzyć konstruktor dla naszej klasy ułamek. Więc on oczywiście jest w sekcji public. Tworzymy konstruktor dwuparametrowy dla naszej klasy. Pierwsze parametrem będzie licznik, czyli numerator. Damy sobie z podkreśnikiem na końcu, żeby był odróżniony od naszych numeratora, no, naszej zmiennej w klasie. Oraz drugi parametr, denominator. Ok, za pomocą listy inicjalizującej ustawiamy sobie początek w wartości tych naszych właściwości numerator na numerator przekazany w parametrze oraz drugi denominator zostaje ustawiony na denominator przekazany w parametrze. Ok. I ciało takiego konstruktora zostawiamy puste. Ono nie musi mieć żadnego w tym momencie kodu. I dzięki temu, wytłumaczę jeszcze raz, dzięki temu konstruktorowi do zmiennej numerator tej zostaje przypisany parametr, który jest przekazany do konstruktora jako parametr pierwszy, a podzmienna denominator przyjmuje wartość przekazaną przez drugi parametr, denominator. Dobrze, i teraz przechodzimy dalej. Ok, teraz tworzymy sobie metody, dzięki którym będziemy mogli wyciągnąć te wartości z danej klasy, czyli metody, które będą wyświetlały, pobierały nam zarówno licznik, jak i mianownik oraz ustawiały licznik i mianownik, jeżeli byśmy w przyszłości chcieli zmienić w naszym obiekcie wartość liczniku. No to co? Tworzymy sobie w takim razie najpierw metodę pobierającą licznik z naszej klasy. Ona będzie zwracała int, bo oczywiście numerator, czyli licznik, jest intem. Niech się on nazywa numerator, ta metoda. Ona będzie typu const, czyli będzie zwracała wartości stałe i jej ciało będzie bardzo proste. Ona nie robi nic innego oprócz zwracania naszego licznika, czyli numeratora, czyli return numerator. Ok, następnie to samo robimy dla licznika, denominator też jest typu const, czyli nie zmienia absolutnie nic w naszej klasie i zwraca nam denominator, czyli mianownik. A następnie
stworzymy sobie dwie metody, które będą nam ustawiały licznik i mianownik osobno. Pierwsza będzie typu void, przepraszam. Ona nie będzie nic zwracała, ona będzie ustawiała nam licznik, czyli nasz numerator. Jako parametr będzie do środka przekazywany parametr typu int numerator i w ciele naszej metody przepiszemy pod nasz numerator znajdujący się w ciele naszej klasy tą liczbę, która została przekazana tutaj jako parametr, czyli numerator z podkreślnikiem. OK. I jeszcze jedna, ostatnia metoda ustawiania denominatora, czyli mianownika. Na tej samej zasadzie będzie działało jak ustawianie numeratora. Czyli denominator to się równa denominator z podkreślnikiem. Dobrze, mamy to. Proszę mi wybaczyć, że tak ekran skacze czasami, ponieważ ja przerywam nagrywanie, włączam. Nie jest to takie jedno nagranie ciągłe, dlatego ten ekran może tak czasami przeskakiwać. Dobrze, no i jak już mamy stworzoną tą klasę naszego ułamka fraction, to możemy sobie go wykorzystać w jakiś sposób. Czyli stworzyć sobie obiekt typu fraction, niech on się nazywa fraction1, i możemy go utworzyć tylko za pomocą konstruktora. Tu nam podpowiada Visual Studio ten konstruktor dwuparametrowy, gdzie pierwszym parametrem jest licznik, drugim mianownik. Czyli na przykład licznik będzie 2, a w mianowniku będzie 5. Średnik i mamy stworzoną w ten sposób, mamy stworzony obiekt typu fraction. I teraz możemy sobie na przykład na tym obiekcie wywołać metodę denominator, która będzie nam zwracała w tym momencie wartość 5. A jeżeli byśmy wywołali nominator, będzie nam zwracała wartość licznika. Dobrze, jak już wiemy, o co chodzi, to teraz stworzymy sobie funkcję, zwykłą funkcję, która będzie sumowała dwa ułamki. Nie sumowała, przepraszam, prostsze będzie, jeżeli będzie mnożyła. Nie będziemy kombinować, to ma być jak najprostsze z prostych. Czyli tak, stworzymy sobie funkcję, która będzie nam zwracała sumę dwóch ułamków w postaci oczywiście trzeciego ułamku, czyli będzie nam zwracała obiekt typu fraction. Nazwiemy tą funkcję od mnożenia multiply. I co ta funkcja będzie pobierała w parametrach? Pierwszym parametrem będzie pierwszy ułamek typu fraction. Oczywiście damy go też jako const, jako stałą, żeby nic nie było zmienione wewnątrz tego obiektu, ponieważ przekażemy go poprzez referencję. O tym już chyba mówiłem, a jak nie, to pewnie jeszcze powiem nieraz. Czyli przekazujemy poprzez referencję, dajemy ampersanda na końcu. Pierwszy ułamek do naszej funkcji, fraction 1 go nazwiemy. A drugi parametr oczywiście też będzie typu const. I będzie to obiekt klasy fraction. I też jako referencję przekażemy go do środka jako fraction 2. Dobrze, co będzie teraz w ciele naszej funkcji? Musimy się teraz zastanowić, co byśmy chcieli zrobić tak naprawdę, jeżeli przekazujemy te dwa ułamki, chcielibyśmy je pomnożyć i zwrócić gotowy. No to prosta sprawa. Musimy zwrócić utworzony nowy obiekt na podstawie sumowania licznika przez licznik i mianownika przez mianownik. I robimy to następująco. Zwracamy. Jest tutaj, zasygnalizowaliśmy, że ta funkcja będzie zwracała obiekt typu fraction. Więc my zwracamy obiekt typu fraction, który ma jako parametry w konstruktorze, tak jak to ustaliliśmy na początku, tutaj ma być licznik, mianownik. Czyli my utworzymy sobie nowy obiekt i do licznika przekażemy wynik mnożenia licznika ułamku pierwszego razy licznik ułamku drugiego. Czyli w tym momencie robimy sobie fraction pierwszy i wywołujemy naszą metodę zwracającą licznik, czyli numerator, razy fraction drugi i też metodę zwracającą nam jej licznik, czyli numerator, przecinek. I teraz jest drugi parametr
do naszego konstruktora dwuparametrowego fraction, już go napiszę pod spodem, żeby było widać. Ma być tutaj mnożenie mianownika razy mianownik. Czyli robimy fraction pierwszy denominator. No, uciekło mi to. Razy fraction drugi denominator. Zamykamy nawias, dajemy średnik i mamy gotową funkcję multiply, która mnoży nam dwa ułamki. Zaraz sprawdzimy, jak to działa. No więc tak, dla przykładu stworzymy jakieś proste ułamki i wymnożymy je sobie. Czyli tworzymy sobie pierwszy obiekt typu fraction. Niech on się nazywa znowu fraction. Jeden niewiele oryginalny w tym. Jako parametry domyślne damy sobie 1,5, czyli 1/5. I drugi ułamek fraction, no nie będę znowu oryginalny, nazwę go fraction 2, 2/4 niech będzie. No nie, tak mądrzej, żeby było 2/5. Ok, i teraz co możemy zrobić w takim razie? Możemy je sobie wymnożyć i uzyskać w ten sposób trzeci ułamek. Czyli tworzymy sobie kolejny obiekt fraction. Niech on będzie wynik, będzie nazywał się wynik result. I teraz on będzie zawierał wynik mnożenia, czyli wynik tej funkcji multiply z przekazanymi dwoma parametrami. Pierwszy ułamek i drugi ułamek. Na razie jeszcze nie ma to wspólnego wiele z konwersjami, ale zaraz do tego dojdziemy. Przekazujemy mu fraction pierwszy i fraction drugi. Średnik. No i teraz możemy to uruchomić. Ustawię tutaj breakpointa. Uruchamiamy nasz program. Zobaczymy, czy się kompiluje. Kompiluje się świetnie. Dobrze, zatrzymał się program tutaj. I możemy teraz nadlatując sobie nad nasz obiekt result. Proszę, co on przechowuje. On przechowuje numerator 2 i denominator 25, czyli licznik 2, mianownik 25. Skąd się to wzięło? Ponieważ licznik został wymnożony pierwszego razy drugi, to jest 1 razy 2, 2 i 5 razy 5, 25. I wynikiem jest nowo utworzony obiekt 2/25. Czyli wszystko się zgadza, działa nam nasza funkcja. Przerywam program. I teraz przechodzimy do właściwie clue sprawy. Bo co teraz się stanie, jeżeli my przekażemy do naszej funkcji multiply jako pomnożenie, nie chcielibyśmy przekazywać ułamka drugiego, tylko ten pierwszy ułamek ma być pomnożony przez liczbę 10. Czyli chcielibyśmy od razu tutaj przekazać 10. No i wyskoczy błąd. Nie da się czegoś takiego zrobić. Nie ma, jak kompilator podpowiada nam Visual Studio, nie ma odpowiedniego konstruktora, żeby przekonwertować int, ponieważ on widzi tą dziesiątkę jako typ int, na obiekt fraction. No i jest teraz problem. I teraz właśnie na tym polega sprawa stworzenia konstruktorów do konwersji niejawnych. Na czym to polega? No to już będę tłumaczył. Przede wszystkim, w domyśle, chodzi o to, żeby kompilator interpretował liczby, w tym naszym przypadku, typu całkowitego, typu int, jako obiekty typu fraction. Jak tego dokonać? Już pokazuję. Do konwersji typów służą dwa tak naprawdę sposoby konwersji. Jest to konstruktor konwersujący i operator konwersujący. Konwersujący, konwertujący. I na czym to polega? Najpierw weźmiemy na nasz talerz konstruktor konwertujący. O co tu chodzi? Jest to konstruktor z jednym parametrem, z jednym obowiązkowym parametrem. Jak to działa? Już tłumaczę. Wracamy do naszej klasy fraction, wewnątrz której tworzymy kolejny konstruktor z jednym parametrem obowiązkowym. I teraz w jaki sposób tego dokonujemy? Tworzymy znowu konstruktor, czyli fraction.
parametrem, bo my chcemy skonwertować z typu int na nasz obiekt typu fraction, czyli parametrem będzie nasz int, to tak jak ta dziesiątka, którą tam podawałem. Niech się to nazywa ta zmienna, ten parametr number. I co on robi tak naprawdę? On, tworzymy sobie listę inicjalizującą i ten konstruktor ma nam z tej liczby stworzyć ułamek. W jaki sposób? No, bardzo prosty sposób. Po prostu do numeratora, czyli naszego licznika, przypisujemy tą liczbę z parametru number przecinek, a mianownik będzie się równał 1. Czyli my automatycznie zamienimy liczbę całkowitą na ułamek, czyli denominator będzie się równał zawsze 1. Ciało pozostawiamy puste tego konstruktora. No i teraz co się stanie? Jeżeli my wywołamy konstruktor, załóżmy fraction, stworzymy sobie nowy obiekt fraction, przykażemy tylko 5, no to zostanie automatycznie wywołany ten konstruktor jednoparametrowy. Tutaj zostanie przekazane 5. Ta piątka zostanie napisana pod numerator, pod licznik, a jedynka zostanie napisana pod denominator. I będziemy mieli 5 pierwszych. Ułamek 5 pierwszych, czyli 5. Czyli będziemy mieli dokładnie to, czego chcemy. No i teraz w jaki sposób to możemy wykorzystać? Już pokazuję. I w tym momencie kompilator nie będzie miał już nic przeciwko, jeżeli tutaj wrócimy do tej naszej jednej piątej, jeżeli wywołamy coś takiego. Czyli wywołamy naszą funkcję multiply z pierwszym parametrem przekazanym jako fraction, czyli jako utworzonym tutaj 1/5, a natomiast drugi parametr, to skasuję, natomiast drugi parametr jest liczbą 10. Jednak kompilator automatycznie, czyli niejawnie właśnie, na tym polega cała sztuka, najpierw utworzy obiekt za pomocą konstruktora tego jednoparametrowego, znajdzie, że tutaj jest taki konstruktor, który pobiera liczbę int typu całkowitego, stworzy z tego ułamek, a następnie ten ułamek zostanie przekazany do funkcji multiply jako drugi parametr. I w ten sposób będziemy mieli we fraction będziemy mieli 1/5, a we fraction 2 będziemy mieli 10 pierwszych i będziemy mogli wykonać mnożenie tych ułamków, co w wyniku da nam 10/5. Czyli spróbujmy to uruchomić. Kompiluje się, ok, skompilowało się, zatrzymało. Zobaczmy. I mamy wynik 10/5, czyli licznik 10, mianownik 5. Czyli dokonaliśmy jednej konwersji właśnie typu int na typ fraction. Z konwersjami niejawnymi wiąże się pewne jedno ryzyko, ale nie będę teraz o tym mówił, nakręcę nowy film na ten temat. Na razie wystarczy, żebyście wiedzieli, że konwersje niejawne działają dokładnie w taki sposób, jak tu pokazałem. Tak mówiłem, na razie są to operatory konwersji, a teraz przepraszam, są to konstruktory konwersji, a teraz postaram się powiedzieć o operatorach konwersji, do czego one służą. Spójrzmy na teraz na następny przykład. Jeżeli byśmy na przykład stworzyli sobie jakąś nową funkcję typu cokolwiek, niech to będzie po prostu function, nieważne, która będzie zwracała liczbę typu float rzeczywistą i jako parametr także będzie chciała od nas liczby rzeczywistej. Niech to będzie nazywało się number. I nieważne, co ta funkcja będzie robiła. Załóżmy, że będzie zwracała kwadrat z tej liczby. O, niech to będzie square. Czyli kwadrat tej liczby przekazanej. Czyli zwracamy tak naprawdę number razy number. I teraz co? Jeżeli chcielibyśmy przekazać do tej naszej funkcji, którą teraz utworzyliśmy, nasz ułamek, który jest liczbą rzeczywistą tak naprawdę. Bo 1/5 to przecież to jest 1 dzielone przez 5, to jest liczba rzeczywista. Ale jeżeli teraz sobie zrobimy coś takiego, to na razie zakomentuję, czyli zrobimy sobie
zmienną float typu result też, która będzie przechowywała wynik naszej funkcji square. I teraz chcielibyśmy przekazać do środka nasz ułamek fraction. No to kompilator się odezwie, że nie ma istniejącej konwersji z klasy typu fraction na float. I co w tym momencie musimy zrobić? I właśnie w tym momencie przychodzą nam na pomoc operatory konwersji. Już pokazuję, jak wybrnąć z takiej ślepej uliczki. No więc tak, jeżeli chcieliśmy stworzyć sobie w naszej klasie fraction konwersję z liczby całkowitej na ułamek, było to banalne, bo tworzyliśmy sobie konstruktor tak naprawdę z jednym parametrem i z niego zamienialiśmy ten jeden parametr na tak naprawdę dwie liczby. Ale teraz co, jeżeli chcielibyśmy zrobić to w przeciwnym kierunku? Czyli fraction zamienić na liczbę. I to liczbę typu float, bo taka nas interesuje w tym momencie. No nie da się tego zrobić w taki oczywisty sposób, bo co mielibyśmy stworzyć do klasu typu podstawowego float, dodać konstruktor z jednym parametrem typu fraction? No nie mamy do niej dostęp przede wszystkim. A nawet jakbyśmy mieli, no to za każdym razem, jeżeli byłaby jakaś konwersja nowa, musielibyśmy definiować tą naszą tą klasę. A co jeżeli to jest jakaś klasa zdefiniowana przez kogoś, nie mamy do niej dostępu. I co wtedy zrobić? No wtedy właśnie wykorzystujemy operatory konwersji. W jaki sposób definiujemy operator konwersji? Operator konwersji definiujemy w naszej klasie, którą chcemy zamienić na jakiś inny typ. Tworzymy sobie metodę po prostu. Metoda ta wygląda następująco. Wracamy do naszej klasy fraction i tworzymy sobie operator zmiany naszego obiektu na inny pożądany. W tym przypadku my chcemy zmienić go na float, więc piszemy sobie operator float nawiasy, otwieramy ciało i teraz co się ma tutaj stać? Zaraz wytłumaczę. Ale najpierw prześledźmy, o co to oznacza. To oznacza, że chcemy naszą klasę, jeżeli jakaś funkcja, tak jak w tym przypadku square, będzie żądała typu float, a my będziemy przekazywać jej fraction, typu na przykład fraction, to definiując taką metodę operatora float, informujemy kompilator, że jest możliwa taka konwersja na ten typ, który tu zdefiniujemy. Jeżeli on potrzebuje float tutaj, także leci sobie po tych operatorach zdefiniowanych w naszej klasie i widzi, o, jest float. Czyli muszę wykonać teraz następującą operację, tak żeby wynikiem była po prostu liczba float. I dosyć proste. Tak samo możemy to zrobić z intem, ale na razie skupmy się na samym floacie. Co my potrzebujemy zrobić? My potrzebujemy zamienić tak naprawdę ułamek na jedną liczbę rzeczywistą. No to co? Zwracamy z tej metody tak naprawdę licznik dzielony przez mianownik. Czyli numerator. Numerator dzielone, tutaj zrobimy sobie rzutowanie mianownika na typ float też, ponieważ w innym przypadku nie podzieli się to prawidłowo. Wykorzystujemy static cast, to jest rzutowanie, to też o tym jeszcze powiem na pewno w niejednej lekcji. Czyli rzutujemy na typ float naszą zmienną denominator, która jest typu int. Zamykamy nawias, dajemy średnik. I co w tym wypadku się stanie? Możemy sobie to sprawdzić. Ustawię breakpointa tutaj i uruchamiam program. Zobaczymy, czy się skompiluje. Skompilował się. Tym razem, jak można zauważyć, nie ma nic, nie ma problemu z taką konwersją. Zatrzymał się program wewnątrz naszej funkcji square. I teraz co? W zmiennej number, w parametrze number mamy 0,2. Czyli zostało podzielone 1 przez 5 i została przekazana do funkcji square już jako liczba rzeczywista. Dzięki temu operatorowi konwersji możemy skonwertować sobie nasz obiekt domyślny, jakikolwiek utworzony przez nas, na inny typ. W tym przypadku
tym typem jest float. Jest to niejawna konwersja typu swojej klasy na jakikolwiek inny dowolny typ. Ot i cała filozofia na temat operatorów konwersji. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o podstawę konwersji obiektów. Czyli podsumowujmy naszą wiedzę. Przerwę to. Ok. Jeżeli chcemy zrobić konwersję typu podstawowego na naszą własną, na naszą klasę, naszą przez nas zdefiniowaną, wtedy wykorzystujemy konstruktor konwertujący. Tak jak było to na samym początku. A jeżeli chcemy zrobić na odwrót, czyli dokonać konwersji naszej własnej klasy na typ podstawowy, wykorzystujemy operator konwersji. I w ten sposób bardzo prosto, bardzo elegancko i w bardzo łatwy sposób możemy sobie dokonywać takich niejawnych konwersji. Oczywiście ma to też swoje minusy, tak jak napomknąłem już wcześniej, ale o tym już powiem w następnej lekcji. A póki co to tyle, jeżeli chodzi o konwersję obiektów. Mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłem, a jeśli nie, to bardzo proszę pytać i postaram się odpowiadać na wszystkie pytania. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania innych moich materiałów. Do widzenia.